Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagrywamy w koszmary z głębiny Wyspa Czaszki. A na czym żeby tutaj skończyli ostatnio? Mapa. Zobaczymy mapę. Musimy iść. Aha, dobra. Poza pokład. Mamy tu w inwentarzu podbierak, fiolka z kwasem, pręt i przynęta. Brakuje mi tylko haczyka. Jak dobrze pamiętam, tak. Bez haczyka nie powędkuję. A gdyby ten pręt jakoś tu umocować? Nie bardzo. Z tego pręta może by szło zrobić jakiś haczyk. Będzie trzeba pokombinować troszeczkę. Ładownia. Dobra, musimy iść do tej ładowni, zobaczyć co tam jest ciekawego do zrobienia. Kajuta kapitana. Nie kajuta kapitana, gdzieś ty poszedł. Tu jest przejście. Kajuta załogi. Nie, dobrze, tutaj z powrotem. Tutaj. Jesteśmy teraz, gdzie? Aha, zapasy wody. Dobra. Kambus, ładownia. I tu wypadałoby... Aha, właśnie, tym kwasem trzeba ten łańcuch rozpuścić. Dokładnie. Zobaczmy, co my tu mamy. Zaproszenie na ślub. Zaproszenie na ślub. To jest skład amunicji. Tu nie, tu nie. Kambus. Przejście. Dzięki za grog. Mulo. Krypta. Mur. A byliśmy w tej krypcie w ogóle? Tak, tu byliśmy. Drapieżne rośliny wyglądają na wygłodniałe. Muszę je nakarmić. Dawno mnie tu nie było i zapomniałem, co miałem zrobić. Dobra, dziedziniec. Tu mnie nie było. Dawno. Właśnie tym prętem podważyć te koło, zobaczymy. No, rozbujamy to, proszę. Zbyt grube, aby je zerwać czy przepiłować. Musi być inny sposób na pozbycie się tych łańcuchów. A mam jeszcze kwas. Jeszcze mi trochę zostało. No i już brakło. Ale otwarte wrota. Tu coś jest, tu jest jakaś zjawa. Cóż to? Akwarium. Dobra, duch nam uciekł. Koło nad kominkiem, nowe zadanie. Koło sterowe jest niekompletne. Gdzie są pozostałe kawałki? Nie wiem, gdzie są pozostałe kawałki. Czują przeciąg. Tu zerknijmy na to. No, maska. Tu brakuje. W oczodole brakuje mechanicznego oka. Tutaj niebieskiego, po prawej czerwonego. Czerwonego. W jaki sposób muszę otworzyć te metalowe usta? No ale na razie nie mamy rzeczy, żeby to otworzyć. Aha, bym zapomniał. Bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje. Wczoraj wybiło 500 subskrybentów, także jestem bardzo zadowolony z tego. Jeszcze raz dziękuję. Okej, co tu mamy? Wzór na tym zamku wygląda bardzo znajomo. Jakiś hak. Jakiś hak. Nie mamy mapy. Nie mamy mapy. Musimy tutaj dziedziniec zaraz tutaj. Będzie trzeba... O, właśnie, tego brakowało. Ślady szponów. Ślady szponów. Gdzie są ślady szponów? Mamy szpikulec. To będzie to? Tak, maczeta. Maczeta, maczeta.
ale... Tu jest maczeta. Gilotyna. Gilotyna, tu jest gilotyna. Miska. Miska to jest wiaderko? Zobaczymy. Nie, to nie jest nic. Tu jest miska. Róża. Jest róża. Trefl. Trefl, trefl. To jest gwiazda. Młot. Lecimy dalej. Hak. Jest ich hak. Beach, but. Beach, tu jest but. Ale beach. Dobra, martwa mucha, co to jest? Ty. Spoko. Martwa mucha. Teraz brakuje mi trefla i bicza. Bicz, bicz. Tu jest bicz. A... Trefl. Tu jest gwiazda, tu jest jakiś ptak. Znaczy, tu księżyc był, tu jest gwiazda. Okej, mam. Martwe muchy. Martwe muchy przydadzą mi się do mur. Mur do tych... Nie tu, tu, wróć. Krypta. O właśnie. Tu jeszcze złota bransoleta. Złota bransoleta. Złota bransoleta. To były koraliki. To nie była bransoleta, dobra. Klepsydra tu jest. Sprzączka. Podkowa. Haczyk. Haczyk mi się przyda, będziemy łowić ryby. Fajka z tytoniem. Czosnek. Czosnek, wstążka, miód. Tu jest miód. Anioł. Anioł, co tu jeszcze jest? Wstążka, laleczka. Laleczka. Tu jest laleczka. Sprzączka jeszcze. Tu jest. Ale bransoleta. Tu jest wstążka i jeszcze złota bransoleta. Jest, mamy. Haczyk. Czyli możemy iść na ryby teraz. Tutaj damy te muszki. Proszę, jedna, druga, trzecia. Pyk. I tu jeszcze jedna. I jeszcze jedna. Trzymała coś w ręce. Gdybym tylko mogła cofnąć czas i dowiedzieć się co. I jak to, mam teraz cofać czas? Potrzebuję czegoś innego. Dobra, może najpierw pójdziemy coś złowić. Zobaczymy, co uda nam się złowić. Pewnie rybkę, bo mamy ten akwarium. Zobaczymy. Dawaj, haczyk. Teraz jeszcze przynęta. Proszę. Gdzie będę utrzymała moją rybkę? W akwarium. Mówimy. A, już. Przypłynęła. Ryba nie pociągnie długo bez wody. Powinnam zapewnić jej nowy dom. Mamy pobierak. Mamy akwarium, rybkę. Tu coś jeszcze jest. O, a to co? Będę musiała usunąć gwoździe, aby przyjrzeć się mechanicznemu oku. Co tu jest? Ogłoszenie weselne. Wszem i wobec zawiadamiamy uroczystość zaślubin. Szlachcianki Mary Bannister i kapitana piratów Henry'ego Remingtona. Ceremonia odbędzie się 14 lipca 1720 roku. A cóż to another jest? Map. Now I can keep track of my position on Skull Island. O, fajnie, że teraz oprowadzę razem tą mapę. Lepiej później niż wcale.
rozpływające się obwieszczenie o weselu. To chyba nie koniec tajemnic Remingtona. Będę musiał usunąć gwoździe, to by przydałby się jakaś breszka albo obcęgi do tego. Gdzie my idziemy? Tutaj hol. Co tu jeszcze jest? Aha, tu coś jest. Zur. Tu niestety nic nie mam. Pod szkłem w środku labiryntu lśni pierścień obsadzony niezwykłym kamieniem. System rur łączy ten zbiornik ze środkiem labiryntu. O, rybka. Rybka może wypchnąć pierścień ze środka labiryntu, jeśli ustawię dla niej drogę, obracając pierścień akwarium. Chodź, rybko. Już lepiej. Już ten typ płynie tu. A te mi nie pasuje. Może tak? Też nie bardzo. O! Super. Chodź, rybko. No. Trochę było z tym zabawy. Ale udało się. Moje pierścień. Już wiem, do czego to będę mógł użyć tutaj, do tego zamku. Teraz. Co my tu mamy ciekawego jeszcze? Mapę. Zerknijmy na mapę, gdzie jesteśmy. Krypta. W krypcie jeszcze jest coś do zrobienia. To są teraz na tarasie. Na tarasie też jest coś do zrobienia. Kruki ciągną do tej starej wieży. Lepiej ich nie straszyć. Z łatwością mogłyby mnie zadziobać. Co tutaj jest? Szmata jakaś? Kawałek portretu. Mechanizm zardzewiał. Muszę go naoliwić, aby uruchomić gondolę. No dobra. Może tutaj coś znajdę. O! Coś było tutaj wcześniej namalowane. Jeśli odrestauruję obraz, być może zdołam dostać się do środka. Spoko. Tu trzeba coś narysować. Krypta. Musimy wrócić do krypty. Bo tu raczej już nic nie ma. A tutaj? A nie, tutaj ten. Z tymi oczami trzeba coś zrobić też. Mur, wstecz, krypta. Zryknijmy. Koniczyna. Gdzieś tu musi... Tu był portret. Dobra, lecimy po kolei. Oliwiarka. Chrząszcz. Cordelas. Tu był ten. Tu była obroża. Cordelas. Dziennik. Kubek. Rama. Torba. Torba, tu jest torba. Ości. Pęk kluczy, tu jest, o proszę. Jeden klucz, drugi klucz, mamy pęk kluczy. No i teraz ta nieszczęsna koniczyna. Gdzie się schowała? A, jest, wydrapane. Tak myślałem. Mamy oliwiarkę. Mamy oliwiarkę, czyli możemy wrócić.
Dziedziniec Hall. Tutaj to było, dawaj Oliwiarę. Działa. O, mamy już, proszę, obcęgi. Właśnie tego nam było potrzeba do wyciągnięcia tych gwoździ. Spójrzmy na naszą mapę. Jesteśmy tutaj. Pomost. Ha, dobra, na razie nie będziemy nigdzie latać. W rękach statuły znajdował się kiedyś jakiś przedmiot, ale teraz brakuje nawet dłoni. Może mu trąbki brakuje. Latarnia morska. Kolejna zjawa. Już była wcześniej. Przyjrzeń, korzonek. Klucz do latarni. Lepiej jednak, żebym nie rozcięła ręki, wybijając okna. Zamknięte. No właśnie. I to było na tyle. Musimy wrócić. Musimy wrócić z powrotem. Oh my god! The gondola's mechanism has broken. I should fix it if I want to return. No to pięknie się narobiło teraz. Jak teraz wrócić? Wraki. Proszę. Tu też można było dojść. Wraki, wraki. Jeszcze coś jest? Nie, już nic nie ma. Dobra, zobaczmy co tu jest. Co tu się chowa? Zbyt daleko, aby dosięgnąć. Przydałby się jakiś kijek albo coś podobnego. Kamień. Nie zamierzam majstrować przy tym grobie bez dobrego powodu. Jeden zmartwychwstały pirat w zupełności wystarczy. Dobra, tu już nic nie ma. Młotek, da się młotek, co ja mówię, kamień, może tym kamieniem rozbijemy szybę. Mam klucz. Otwieramy drzwi. Oczywiście klutkę. Drzwi i wchodzimy do środka. Wnętrz latarni. Figurka, okej. Zapodziało się jedno z ramion figurki. Czyli co? Czyli nie... O, mamy oko. Mechaniczne oko, no widzicie? Jest oko. Ale tego nie złożymy, bo nam brakuje jednego ramienia. Niestety. Tu coś jeszcze jest. Kolejne trybko. Zębatka. Mogę napełnić tą zalewkę oliwą. Minie sporo czasu, nim oliwa się wyczerpie. Teraz by zaczął jakoś rozpalić, a dobra, na razie nie mam czym. Zobaczmy, co tu się kryje ciekawego. Biała kostka. Biała, tu jest biała kostka. Szmatka. Szmatka. Beczka. Korba. Korba, korba, korba. Tu jest mapa. Mapa, nie widzę mapy. Mapa, sieć. Też nie ma sieci. Szmatka. Szmatka gdzieś tu musi być. Szmatka. Szmatka, mapa, sieć. Te rzeczy muszą być gdzieś na widoku. Jest szmatka. Mapa, jeszcze mapa.
Dobra. Lecimy dalej. Sakiewka z klejnotami, zatkany bukłak, potwór morski, korkociąg, lusterko. Tu coś mamy. Sakiewka z klejnotami. Jest. Mamy sakiewkę. Potrzebuję korka. Zatkany bukłak. Potwór morski. Korkociąg. Brakuje jednej z kart. Poker. Lusterko, proszę. Jedna część lusterka. Druga. I trzecia. Mamy lusterko. Dobra, i co z tą... Tu jest mapa. I sieć. Czyli mamy wszystko. Uchwyt korby. Dawaj koło. Fragment koła. Tam coś jest? Tu coś jeszcze jest. To był wspaniały dzień, pełen plądrowania. Kapitan miał świetne pomysły. Budowa tej fałszywej latarni morskiej przypadła na szczyt naszej kryminalnej kariery. Pirat mógł tu siedzieć przez cały dzień, suchy i zadowolony, naprowadzając statki handlowe na okoliczne rafy i płcizny. Na koniec wystarczyło oświetlić czaszkę promieniem światła z latarni. Ocaleni żeglarze truchleli wtedy ze strachu. Wówczas reszta kamratów mogła dokończyć robotę i zgarnąć łup z wraku. Teraz wszystko uległo zmianom. Kapitan nie jest już sobą, odkąd poznał tą wychuchaną szlachciankę. Już nie śpieszno mu do wyżłopania butelki czy o abordażyku ze starymi kumplami. Stracił głowę dla Mary. Tęsknił za starymi, dobrymi czasami. Piratom ciężko było przyzwyczaić się do zmian, które zaszły w Remingtonie. Jeszcze coś tu jest? Tu coś jeszcze jest. Zbyt ciemno, aby coś zauważyć, ale przecież jestem w latarni. A, tutaj jeszcze nic nie zrobimy. Tu jeszcze nie... Dobra, wróćmy. Wrócimy. Tutaj też nic. Dobra, naprawimy sobie teraz to. Sambatka. Gondola. Gondola naprawiona. No to... Wracamy. Wracamy, wracamy. Idziemy jeszcze tutaj. Tu możemy włożyć jedną część koła. Jeszcze brakuje dwóch części. Pięknie. Tu możemy włożyć jedno oko. Tak. Brakuje jeszcze jednego. Wróć, wróć, wróć. Tutaj. Proszę wyciągnąć gwoździe. Jeszcze jeden. Okej, mamy to. Mechaniczne oko. Mechaniczne oko. Krypta. Co tu jest w krypcie? W ramie brakuje obrazu. Remington. He tore the painting which I haunt. He remembered me as a young girl. Now he's insane, planning to set infernal powers in motion once again. Help him. Find the map marking the way to the treasure and look for other portrait pieces. Legenda mapy. Wygląda niczym mapa prowadząca do skarbu. Dobra, teraz musimy iść do holu. Mamy te drugie oko, to możemy włożyć te drzwi, może się otworzą. Zobaczmy. Po
Powinnam umieścić zębatki na bolcach w taki sposób, aby przesunęły sprężynę, która otworzy usta maski. Tutaj, dobra, jeden jest zrobiony. Nie, to nie. Coś większego. To. Proszę. Szpara wygląda, jakbym mogła wsunąć w nią coś cienkiego. Może to. Zaproszenie na ślub. Sala balowa. Wchodzimy. Wchodzimy i bawimy się. Znowu zjawa. O, teraz jest ich więcej. We call the truce among all pirate companies for the duration of Captain Remington's wedding. It was supposed to be a great ball for all the sea wolves in the Caribbean. We left our weapons on the ships as an act of good faith. So when Baron Bannister's soldiers showed up, we were defenseless. They butchered us without hesitation. Men and women, innocent and guilty alike. But now, Captain Remington is back at last, and he will avenge us so that we may finally rest in peace. The festivities were beginning when the soldiers rushed in, guns blazing, swords slashing at the crowd. It was a massacre. The grimmest wedding I ever attended. And the last one, too. But tonight, the captain has appeared with a new girl on his arm. Maybe he has found a way to recreate the wedding somehow. My sword was useless when the slaughter began. In the blink of an eye, the wedding guests were dead or dying. Just before my own death, I saw the Countess crying as her treacherous father rescued her and chained up Captain Remington for execution before her eyes. But now, the captain's voodoo gimmicks might prove useful, and we will see the Countess and him walk down the aisle once again. Dobra, zobaczmy, co tutaj się kryje ciekawego. Raz, dwa, trzy. Okej, poszło fajnie. Kamienna dłoń. Tutaj schody runęły. Okazała sala balowa wciąż nosi ślad walki, czy raczej masakry. Bosak. Forteca musiała zostać ostrzelona z dział pokładowych. Tutaj wkradł się mój błąd. Brakło literki, no dobra. To teraz wypadał. Co my tu mamy? Figurka. Widziałam już ten kształt. Powinnam odnaleźć brakujący kawałek i spróbować pomajsować przy figurce. Czuję w kościach, że zręczny rzeźbiarz musiał być częstym gościem na terenie fortecy. Hol. Pomost, wrak, dokładnie. Teraz... Tutaj jeszcze tego chyba nie zrobimy. Nie. Jeszcze tego nie zrobimy. Lecimy i tutaj możemy teraz zrobić... Proszę, dłoń. On będzie chyba potrzebował... Tak, on chyba będzie potrzebował jakiejś trąbki albo rogu. Bosak się przyda do czegoś innego. Bosak się przyda do czegoś innego. Wnętrz latarni, wraki. Jeszcze do wraków musimy wrócić. Bo tu wraki. Koło sterowe. To był sekstans. Ale wyglądało prawie jak koło sterowe. Tamburyn.
Tamburyn ksylofon. Proszę, jest ksylofon. Kokarda. Książka. Kniga, tu jest kniga. Manta, kubek. To był but. To był but. Jest pas. Lutnia jeszcze. Brakuje części twarzy. Tu jest tamburyn. Kubek się już też znalazł. Lutnia. Manta, koło sterowe. Tu jest koło sterowe. Manta. Proszę. Jest. Buzia uśmiechnięta. Jest manta. Czyli jest wszystko. Cóż to? Soczewka. I wyrwana strona. Mamy soczewkę i wyrwaną stronę. Może najpierw pójdziemy... Dobra, jak już jesteśmy na latarni, to idziemy do wnętrza latarni. Tu mamy coś znowu. Pułapka na myszy. Róża wiatrów. Róża wiatrów. Mamy róże wiatrów, krzemień. Tu był kolczyk. Jest krzemień. Tu jest drugi krzemień. Zatyczka. Zatyczka. I piłka. Gniazdo. Tu jest gniazdo. Linijka. Linijka jest. Kubek. Kubek, tu jest kubek. Klucz. Koń. Konia widziałem przed chwilą. To właśnie tu jest koń. Flet. Flet, flet, flet. Tu jest flet. I zatyczka. To bardziej wygląda jak... To bardziej wygląda na śrubkę niż na zatyczkę. Ale dobra, niech będzie. Tu jeszcze i tak nie zrobimy. Brakuje części. Krzemień, proszę, rozpalić mi to. Minie sporo czasu, dobra. To jest ok. I tu możemy teraz tą soczewkę włożyć. Proszę, soczewki są ułożone według pewnego wzoru. Powinnam go odtworzyć. Wydaje mi się, że to nie powinno być trudne do odtworzenia. Ale tak mi się tylko wydaje. O. Na razie idzie dobrze. A, było wcześniej dobrze. O, teraz jest. Tu też. Tu też jest ułożone, tu już też. I ostatnie. No i co? Coś mi tutaj nie wyszło. A miało być takie łatwe. Do ułożenia. Tu chyba mi nie pasuje. O. Teraz lepiej. I to mi tu nie pasuje, no właśnie. Dzięki latarni morskiej oczodół jest teraz rzęsiście oświetlony.
Super. A my idziemy teraz do holu i do oczodołu. Taras, wracajmy na taras. Dobra, tu możemy teraz włożyć to koło. Ach, brakuje jeszcze jednej części, tak mi się wydaje. Sala balowa, taras. Sala balowa. Mur, dziedziniec, hol. Mur, dziedziniec, hol. Dobrze tu było. Mapa. Mur, dobrze jest. Tu jest oczodół, proszę. Zobaczmy, co tu się kryje ciekawego. Jest koło sterowe. Zobaczmy, gdzie one się schowało. No bo dobra, lecimy dalej. Ośmiornica. Ośmiornica. Też nic nie pomogło, bo nie widzę ośmiornicy. Guzik. Trzy guziki. Drugi i trzeci jest jabłko. Tu jest jabłko. Słońce. Proca. Proca. Jajko. Ptak. Ptaszek. Tu jest ptaszek. Tu jest łoko szklane. Byk. Byk, byk. Tu jest ośmiornica. Tu coś jest. Beczułka piwa. Potrzebujemy jeszcze tylko kufel. Proszę, my mamy pętlę. Mamy pętlę. A gdzie jest kufel jakiś? Żabka jest nam niepotrzebna. Tu jest kufel. Mamy. Byk. Jest koło sterowe. Jest byk. Proszę. Wszystko się znalazło. Fragment koła sterowego. Czyli teraz możemy wrócić. Możemy użyć koło sterowe. Było w całości już. Tak. Zobaczmy, co się stanie. Kryjówka. Ale do kryjówki wejdziemy w następnym odcinku. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję. I zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Bye.